żebyśmy zostali kolegami, to bez skojarzeń. Kurwa, kolega do chuja przylega, nie? Halo, halo, z kim rozmawiamy? Ujebało, ty. No, witam, witam. Mirosław Okniński mówi. Pan trener Mirek, witamy serdecznie. Witam, witam. Tutaj dużo słów pada między panem, a właściwie Denisem Labrygą, bo to on był u nas na konferencji i też poruszaliśmy pana temat w wywiadach na konfie. Kogo? Z kim rozmawiamy? Mirosław Okniński. O, witam, witam, trenerze, witam, witam. Witam, pozdrawiam. Dzień dobry, jak zawsze ode mnie ponad kultura, jeśli chodzi o wstępny dzień dobry. Więc teraz chcemy dać naszym widzom Cloud możliwość, żebyście sobie wyjaśnili kilka kwestii, chociażby telefonicznie. Czy pana Mirka irytują jakieś wypowiedzi Denisa Labrygi na temat Akademii albo temat samego pana? Ja powiem tak, to jest młody człowiek, który jeszcze się uczy, jeszcze dużo się musi nauczyć. Więc na pewno życie się uczy i myślę, że wyprostuje te słowa, a jak nie wyprostuje, no to na pewno nasi zawodnicy będą go prostować. Denis, masz w końcu okazję. Tyle rozmawialiśmy o trenerze Mirku i teraz milczysz. Nie, nie milczę. Dałem się trenerowi wypowiedzieć z racji tego, że jest starszą osobą i mimo wszystko trzeba mieć do starszych osób szacunek. I to na tyle w sumie, bo no jednak ja do trenera no na tyle, ile on mnie mógł pozaczepiać, na tyle podpowiadałem. Oczywiście trener przecież zaprzeczy, bo trenerowi nikt nie może nic powiedzieć, tylko zawsze jest w odwrotną stronę i odwracanie kota ogonem. Taka wasza technika, taki wasz content, wy się później z tym mierzycie, nie ja. Trenerze? Co ja mogę powiedzieć? Młody człowiek powoli się uczy, nabiera szacunku, to znaczy, że się uczy, że jest rozwojowy, tak? Teraz nabrał szacunku? No nie, no bo już zaczął się normalnie odzywać i zaczyna się uczyć, tak? Myślę, że po tej walce dostanie lekcję na tej walce i będzie jeszcze bardziej wyedukowany. Panie Mirosławie, ja z takim przekazem. Halo? Ja z takim przekazem. Siano to jest, wiadomo, fajna, piękna rzecz, tocząc walkę. Ale ja walczę o pana łzy. Ja chcę po prostu, żeby pan się rozpłakał po tej walce, po tej waszej kurwa przegranej. Ja powiem w ten sposób. Wiele razy przegrywałem. I nigdy nie płakałem. A ta walka nie będzie przegrana, tylko będzie na pewno wygrana. Łzy będą twoje, ale na pewno jesteś młody, dasz radę. Powiem szczerze, że jak tak słuchałem tego, jak ze sobą rozmawialiście wcześniej, właściwie ten twój filmik z auta, gdzie mówisz, że rozpier cały Wilanów, to brzmiało to zupełnie inaczej niż teraz. Wiesz, bo ogólnie komentaria, czy to tak można nazwać, wyolbrzymia mocno. To mi się akurat nie spodobało w tym wszystkim, że ja nagrywając storkę z przesłaniem do, czy to do Mindy, czy to do trenera Okińskiego, z Akademii miał przekaz taki, że ja legalnie po prostu będę ich chciał po kolei rozpierdalać w oktagonie. Rozumiesz? Ja już chciał legalnie. Legalnie leży teraz. Jak jeszcze raz? Jeden chciał legalnie rozpierdalać nas, leży teraz, wcześniej miał złamaną szczękę, teraz leży. I chyba chodzi o aptekę w każdym razie. Trener ma rozwojenie razy porównywać mnie do takiego osobnika jak apteka. Znaczy ja nie mam rozdwojenia jaźni, tylko mówię, że apteka posługiwał się tym samym słowem co ty. No ale ja nie jestem taki sam jak apteka i proszę mnie do niego nie porównać, trenerze. Wracając do tematu, no wystawili największego, najsilniejszego, wręcz najlepszego od nich konia. No to z tym koniem będę się szarpał, no i po prostu po kolei będę chciał wam lanie spuszczać i myślę, że... Bardzo, bardzo się cieszę, że podjąłeś to wyzwanie, dlatego że po prostu będziesz miał okazję spuścić lanie Mindzie. Tak ci się wydaje. My odbieramy to inaczej. Według nas będziesz leżał. Znaczy nie, najpierw będziesz bity, później będziesz leżał. Nie będziesz leżał i będziesz bity, bo nie wolno, bo to jest K1. Więc o tyle fajnie,
że po prostu tylko będziesz bity, później będziesz leżał, będziesz wstawał, znowu będziesz bity, będziesz leżał, będziesz wstawał i tak przez trzy rundy chyba, że szybciej skończymy. No. Tak analizuję to, żeby nie rzucać słów na wiatr. To, że po prostu będzie walka. No to dobrze, trenerze, to ja was zaskoczę. To wy będziecie zdziwieni chodzić za to. Ja was zaskoczę. Czekamy na. Coś się tutaj zawiesiło. Trenerze, jeszcze mam pytanie, ponieważ mamy main event Daniel Omielańczuk kontra Denis Załęcki. Wiemy, że Denis trenował u trenera, więc z takim eksperckim okiem, kto wygra to starcie? Boks w małych rękawicach. Ja powiem w ten sposób. Boję się, że może wygrać Omielańczuk, ale tym sercem za Denis. Za Załęcki. Dzięki, trener. Dobrze, dziękujemy trenerze Mirosławie za telefon. A wy jeszcze możecie do nas dzwonić, moi drodzy, tak jak pisać SMS-y, macie numer na